Witam Was serdecznie, MaxPaint.pl przedstawiam MotoGP21. W tym odcinku przenosimy się do Hiszpanii. Niestety, ale ostatnią rundę po prostu, że tak powiem, ominęłem, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo chcę, żeby ta kariera troszkę napędziła się i przybrała taki obrót, że będę mógł sobie pojeździć nie tylko w Ducati, ale też w innych zespołach. Co do moich tutaj zawodników, no to tutaj w ostatniej rundzie w Portimao zajęli 14 pozycję Akagi, a w Hiszpanii także tutaj 14 pozycja. Tym razem nie nagrywałem tych dwóch tutaj moich zawodników. Propos Kazamiego, tutaj w Portimao w Portugalii miał 16 pozycję, a w Hiszpanii tutaj w Jerez 17. Widzę, że tutaj zaczyna być postęp, szczególnie w wyścigach. Jak widać, plus 4, tutaj kwalifikacja plus 2 i tutaj no, małe plusy, jeżeli chodzi o rozwój motocykla. Ale za to Kazami już jest rangi B, więc tutaj widzę, że jest ta zmiana odnosząca się do jednego zawodnika, ale niestety Akagi tutaj stoi w miejscu, jeżeli chodzi o jego rangę. Co do Hiszpanii, no to mogę powiedzieć, bardzo fajny tor, tylko coś mi się wydaje, że ja tutaj jeden przycisk kliknąłem niepotrzebnie i mam wrażenie, że po tym wyścigu w Jerez od razu mnie przeniesie w 17 tydzień, jeśli chodzi o kalendarz. Niepotrzebnie tutaj jedną klikłem chyba lewy kontrol, dlatego mnie od razu przeniosło od razu w Grand Prix Jerez. No szkoda, że czegoś tutaj takiego nie ma, że można sobie jakoś trochę inaczej to zrobić, ale no tak to tutaj wygląda. Dobra, Grand Prix Jerez, co do wyników, naprawdę bardzo fajnie mi się jeździło. 1.41.39, 1.39.1, gdzie miałem nawet szansę zrobić 1.38. Fajna trasa, naprawdę fajna trasa. Co do Grand Prix Jerez, myślę, że tutaj w tym odcinku może być lekki spadek FPS-ów. No niestety mój program do nagrywania uległ trochę dziwnemu uszkodzeniu. Naprawdę, bo tutaj nagrywałem, żeby mi wychwytywał od razu pulpit, jak sobie daję tryb gry. A tutaj nagrywanie tła pulpitu. Już widzę, że w 60 klatkach tutaj mi ta MotoGP chodzi. Jak sobie dawałem na wykrywanie gry, no to jednak w tych 144, 200 spokojnie klatkach mogę tutaj grać. Niestety na tym odcinku będziecie mogli tutaj no, mieć różnicę tą, że jednak w 60 klatkach ta gra tutaj będzie mi śmigała. Co do ustawień, jak ktoś oczywiście będzie chciał, to tu mu zdradzę ustawienia z Portugalii, z Portimao. Tym razem ustawienia z Grand Prix Jerez. Tutaj miękkie opony, nie, tutaj to znaczy się zawieszenia zerówki, twardość sprężyn na 2, 4, 4, 8, 4, 2, 4, 8. Fajnie mi się ustawia Ducati, naprawdę. Tam chyba 2 czy 3 parametry tylko zmienia, może 4, a tak naprawdę mi się bardzo fajnie tym motocyklem jeździ. Szczególnie było to odczuwalne podczas tych testów. To naprawdę geometria, jak sobie już ktoś na początku wytestuje, to później tylko zawieszenie ma praktycznie do i biegi do ustawienia. 5, 8, 8, 7, 6, tutaj 8, 1, sprzęgło. Co do tarcz hamulcowych, no to tutaj jednak dawałem na rekomendowane 340, a tutaj 220. Elektronika, bawiłem się troszkę elektroniką, nie powiem. Tutaj czwórka, czwórka, tutaj trójka, piątka, paliwa do końca. I mamy tutaj, o, została mi tutaj opona, jednak na średnik pojadę. Tutaj tak samo. No i mamy wszystko. Pora zaczynać start z Grand Prix Hiszpanii.
bardzo przyzwoite czasy. Tylko kilka osób złamało barierę 1.40. Jak pamiętam, tam w tym sezonie jadąc aprilko, w tej aprilce jechałem w granicach 1.39, notując systematycznie ten sam czas okrążenia. Ciekaw jestem, czy mi się to tutaj uda na tej trasie w Hiszpanii jadąc Ducati. Jak widać, Jack Miller za mną. I Aleix Espargaró, o dziwo, tutaj naprawdę notuje bardzo dobre wyniki. Długa prosta, tutaj mogę powiedzieć chyba jedyna taka część toru, gdzie można wyprzedzić nawet dwóch zawodników. Bo ten tor jest bardzo krótki, szybki i wąski. Jak oglądałem e-sportowców, no to szczególnie widziałem różnicę, jak oni jeździli. Praktycznie na początku wyścigu było tylko wyprzedzenie jedno bądź dwa, a później już po prostu jechali równym tempem. No, 10 okrążeń robili, nic praktycznie tam się nie działo, więc tutaj można sam zasugerować, że w tym wyścigu będzie też mało wyprzedzeń, ale za to musi być równe, mocne tempo. Odpalamy, jedziemy. Oj, troszkę za szeroko. Tutaj za szeroko. Już ktoś się przewrócił. Muszę uważać. Mark Marquez, no tutaj. Marquez jedzie. Myślę, że tutaj będzie bardziej Fabio Quartararo na tej trasie pojedzie naprawdę względnie. No, podczepimy się od Marqueza, ale tutaj Zarco. Dziwnie, oni tutaj jadą taką nitką. Ja wolę jednak tutaj troszkę się napędzić, nie powiem. Już tak jak on, Esparker. Quartararo, kto tam prowadzi? Jack Miller. Jack Miller tutaj prowadzi na tym wyścigu. Fabio. Szerzej. A jednak. Dobra. Mapowanie silnikiem, pozycja 2. No, Jack Miller troszkę uciekł. Nie powiem. Ducati coraz fajniej mi się jeździ, naprawdę. Są takie fajne motocykle, szybkie w ogóle. Tylko trzeba dobrze je po prostu wyczuć. Tym razem ja pojadę tak z lewej strony. Troszkę taką inną nitką pojechałem. Fabio. Ciężko tutaj się wyprzedza. Ten tor no wręcz nie pozwala na takie wyprzedzenia rywala. Trzeba delikatnie chyba go tak trącić. Jest ciasno. Tutaj jest ciasno, naprawdę. Teraz. Ach, troszkę mnie wypluło. To hamowanie właśnie. Hamowanie właśnie tutaj ciężko było. Troszkę spóźniłem. Jack Miller tutaj 1.39 notuje.
mnie bardzo Fabio przeszkadza. Trzeba goś go tutaj uprzedzić. A, zawężę ten zakręt. O, dokładnie. Tutaj zawęziłem i gonitwa za Millerem. Pogoń za Millerem, za Australijczykiem. Strata sekundy. Dobra, Fedler. Mapowanie na trójkę. Trójka. Przyspieszyłem, ale poczułem krew, można powiedzieć, że już tutaj muszę odbić ten rewanż z Grand Prix Kataru przecież. Jedzie czysto. No, jesteśmy tutaj. To było trzecie okrążenie. 1.39. Notujemy takie czasy, jak ja jechałem jeszcze Aprilko. No, to proszę. Żeby wygrać, to trzeba jednak się pokusić o 38. O, jestem tutaj na granicy. Jeszcze tutaj chyba nie będzie to okrążenie, gdzie będę musiał powalczyć. Ale wiem, że tutaj na tej prostej, długiej w Hiszpanii najbardziej się zbliżyłem. W tych łukach. Ach, tutaj. Ach, tutaj zadrgało już. Tutaj. Już jesteś Miller. Tutaj, tutaj, spokojnie. Nie, tutaj jeszcze nie. Do zakrętu Jorge Lorenzo może. Nie, tutaj jest za wąsko. Tutaj jest ciężko, że o wyprzedzenie. No ale tempo. 39. Teraz może? Ach, nie, nie. No już nie będzie. Chyba, że... Nie, zacisnę za zakręt. Pod łokieć. No, lekkie zderzenie. Ale takie... Na granicy faulu. Zaciśnę tutaj ten zakręt. Pojadę po swoje. Dobre warunki tutaj są, jak na Hiszpanię, nie powiem. Mamy ostatnie okrążenie. Przełączam mapę, pozycję trzecią. Zanotowałem kolejny rezultat 1.39.
stanie. O kurde, na granicach normalnie betonek. Jeszcze trochę bym normalnie chyba lepnął. Taki limit, że tak powiem. Już kara, to znaczy się takie ostrzeżenie wyjazdu. Tu kolejne ostrzeżenie. No, tutaj na limicie jadę te zakręty, dlatego sędziowie baczni się tutaj postarali. Że mały wyjazd wystarczy centymetrowy i koniec. Jedziemy. To wygrano. Tak jest. Jeszcze dęba na koniec zrobiłem, ale to było bardzo ryzykowne. Naprawdę tego dęba jak zrobiłem. Tak, 1.39. Bardzo porównywalne czasy do aprilki. Myślę, że naprawdę tutaj byłaby duża konkurencja. Ale wszystko zależy, jak ten motocykl też tutaj będzie zrobiony. Więc tak jak mówię, może krótka powtórka, bo już dawno tych powtórek nie dawałem, a widać, że te Ducati naprawdę są potężne. Tutaj błąd. Jeden błąd, ile mnie kosztował? Raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu zawodników przede mną było. No, w takim błędzie w realu. Tak samo, taki jeden mały błąd dużo kosztuje. Gdyby rywale byli mocniejsi ode mnie, no to ja bym już nawet nie miał szans, żeby ich dogonić. Jeden wystarczył błąd. Na samym starcie. A niech będzie, tutaj zrobię sobie taką fotkę z Markiem Marquezem. Czy mi się uda? O, nawet na takim tle Repsol Hondy. To będzie fajne. O, taką sobie zrobię tutaj foteczkę z Markiem Marquezem na tle, można powiedzieć, takiego tira, jak tutaj można zauważyć. No czasem, jak się jeździ po takich torach, no to można tutaj no, śmiało zauważyć, naprawdę tutaj takie szczegóły, że tutaj w tym miejscu jest oto ten tir. No. Może zbliżenie bardziej. O, coś zrobimy. Można było nawet z tej strony. Dobra, może być. Takie coś tutaj zrobię. I wychodzimy. To będzie naprawdę dobre. Kontynuujemy. Tabela się zmienia, jak tutaj widzę. No, nie jest tak samo. Mark Marquez, Vinales tutaj awansował. Oliveira, Taka Nakagami, kontynuuję. This rider has been able to impose a frantic pace on today's race, and now he and his mechanics are rightly going to party.
Well, these days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better, and consistent results. Czemu ja mam taki zakurzony kombinezon? Przecież ja nawet nie wywróciłem się. Chyba normalnie ze szczęścia, normalnie gdzieś tam się w piachu. Mój zawodnik musiał, nie wiem, turlać razem z tego, z Fabio Quartararo. Reputacja, bardzo ładnie tutaj wszystko poszło, jak widać bonus jest, milionowa reputacja, no zobaczę jak tam w kredytach, czy będzie mnie stać, żeby tutaj jednak wzmocnienia robić dla swojej ekipy. Jest 14 pozycja, jest obiekt, jest 600 tysięcy, stać mnie, żeby coś tutaj jeszcze zrobić. Kontynuujemy. Cztery tysiące, pięć tysięcy nawet. Osiem tysięcy na ramę. Aerodynamika 5000, elektronika też rośnie. Gazami, no proszę. Plus 650. Praktycznie jednego testu tylko nie zdał. Ale za to AKG w ogóle nic. No tutaj taki minus trochę, jeżeli chodzi o... W testach w ogóle on nie jest dobry. Praktycznie co daje rundę, to w ogóle ten AKG nie przyczynia się do w ogóle do rozwoju motocykla. Kazami zaś przyczynia się do rozwoju, ale jest nieco słabszy. No, ale... Są ważne też kredyty, to jest właśnie najważniejsze praktycznie. Jednak jest, jednak tutaj jest coś takiego. Chyba tutaj się taki błąd zrobił. 5 tygodni, 3 tygodnie, aerodynamika jeszcze tutaj, jak widzę, 4 tygodnie. No jest tego troszkę. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Jak widać, jeszcze tydzień i będzie już tutaj silnik zrobiony. Rama też fajnie tutaj robi, więc troszkę mnie stać, jeżeli chodzi o rozwój. Tutaj 145, nie. 300 za dużo. Tutaj też nie, ale 60 tysięcy, 6 tygodni, biorę. 60 tysięcy jednak można tutaj dać, te kredyty. Co jeszcze tutaj by można było? O, tutaj by można było, ale nie, ale tutaj trzeba tak po kolei rozporządzać tymi wzmocnieniami, że tak powiem, do swojego zespołu. Dobra, to zrobiłem, to zrobiłem. Tutaj jest dobrze. Tutaj to samo. Możemy sobie teraz, no wreszcie, wreszcie ja tutaj mogę sobie ten tydzień tak przesunąć. Nie na zasadzie, że z automata mi to szło. O, i tutaj to mi się właśnie podoba, że ja mogę samemu sobie te tygodnie tutaj przesuwać. Dobra, tutaj już mamy Francję, jak widać, wieża Eiffla. Tutaj mamy 2 tygodnie, 4. Elektronika mi się tutaj wyświetliła. No i proszę, jeszcze tutaj 2200 i kolejnych dwóch mechaników tutaj dostanę. A propos tego, tutaj widać jeden tydzień. No i proszę, mamy już tutaj wreszcie. Tutaj możemy sobie zainwestować w kolejny rozwój, tym razem w silnik. Zostaje 6 tygodni. Myślę, że zdążę tutaj z tym. Szybki będzie ten rozwój, naprawdę, motocykla. Jak tutaj mamy 6 tygodni, no to spokojnie ten w kategorii Moto 3 ten motocykl będzie zrobiony w 100%. Jak wybiorę ścieżkę tutaj, no to spokojnie będzie tutaj zrobiony w 100%. Nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o to.
No nic, jeżeli Wam się tutaj ten odcinek podobał, nie mam pojęcia, jak on został nagrany, bo tak jak mówię, nagrywam tło pulpitu, nie przechwytywanie gry. Więc tutaj będzie znaczący ten spadek FPS-ów, możliwe nawet, że z dźwiękiem może być nawet tutaj problem. Także wybaczcie, ale taki lekki błąd techniczny. Także jak Wam się podobała, łapa w górę i do zobaczenia do następnej rundy.